9 stycznia zapraszamy do wspólnej zabawy na wielkim balu sportowca. Tylko u nas. Transmisja live. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl. Dla piłkarzy Śląska Wrocław ten rok jest dużym sukcesem. Przełom nastąpił wraz z zatrudnieniem Tadeusza Pawłowskiego. W rozgrywkach 2013-2014 piłkarzom nie udało się awansować do najlepszej ósemki, gdyż strata do kilku zespołów była zbyt duża. Śląsk jednak grał dobrze, a w nowych rozgrywkach Śląsk gra już wręcz doskonale, jest jedną z największych rewelacji. Drugie miejsce po 19 kolejkach sezonu to ogromny sukces. Lepsza jest tylko Legia Warszawa. Kibice we Wrocławiu wierzą w kolejny medal Mistrzostw Polski. Największym wyczynem na koszykarskim parkiecie było zdobycie przez Śląsk Wrocław Pucharu Polski, co jak na klub, który niedawno wkroczył na drogę powrotu do świetności, jest sporym osiągnięciem. Zmagania ligowe nie zakończyły się sukcesem, ale w bieżącym sezonie drużyna pod wodzą Emila Rajkowicza znajduje się w pierwszej trójce tabeli i doznała tylko 3 porażek. Obecnie ustępuje jedynie PGE Turowowi Zgorzelec. Rok 2014 jest historycznym dla koszykarek Ślązy. Ekipa pod wodzą Radosława Czerniaka wygrała pierwszą ligę i po latach wywalczyła awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W Tauron Basket Lidze Kobiet w roli Beniaminka musiała w kilku spotkaniach zapłacić Frycowa, ale stać ją na nawiązanie walki i sukcesy w konfrontacjach z każdym rywalem w kraju. To może być początek drogi do kolejnych wielkich sukcesów w historii klubu. Na podium rozgrywki 2013-2014 w Ekstraklasie piłkarek nożnych zakończyły zawodniczki AZS-u Wrocław. Drużyna była miłą niespodzianką ligi, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski. Do srebra zabrakło 2 punktów. Nieco gorzej zespół akademiczek spisuje się w bieżących rozgrywkach Ekstraklasy. Wrocławianki są klasyfikowane na 6. pozycji, wygrały ledwie 4 mecze na 11 rozegranych. Piłkarze ręczni Śląska Wrocław wrócili w tym roku tam, gdzie ich miejsce, czyli do najwyższej klasy rozgrywkowej. Śląsk wygrał pierwszą ligę. Mimo to zdecydowano się na zmianę trenera. Po awansie miejsce Aleksandra Malinowskiego zajął Piotr Przybecki. Największym sukcesem w Superlidze był remis Śląska w Zabrzu z Górnikiem. Świetny wynik walczyły w poprzednim sezonie nasze siatkarki. Impel Wrocław osiągnął największy sukces, zdobywając srebrny medal Mistrzostw Polski. Finałowa rywalizacja z Chemikiem Police została przegrana, ale srebro to i tak ogromny sukces drużyny. Premią za wicemistrzostwo kraju jest udział w rozgrywkach Ligi Mistrzyń, gdzie Impel zbiera niezbędne doświadczenie. Początek nowego sezonu w naszej lidze nie był zbyt udany, ale teraz wrocławskie siatkarki wracają już na właściwe tory. Na koniec odwiedzamy tenisistki stołowe spod znaku AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław. Poprzedni sezon Ekstraklasy wrocławianki zakończyły na 5. pozycji. Teraz jest nieco lepiej i wiele wskazuje na to, że nasz zespół będzie stać na walkę o medale. Po 9 kolejkach akademiczki są bowiem klasyfikowane na 4. pozycji. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl.